Za nami rozmowa z przedstawicielem obozu rządzącego. A co o studniach rządu Donalda Tuska uważa opozycja? Z nami jest już poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Panie pośle, jaki jest bilans tych studni rządu Donalda Tuska, pana zdaniem? Czy równie pozytywnie pan to ocenia, co poseł Witczak? No jeżeli ktoś umawia się na 100 rzeczy, które zrealizuje, a realizuje 10, no to wydaje mi się, że Polacy nie mogą być usatysfakcjonowani. Jak ktoś by zdał egzamin na 10 punktów, na 100 punktów zdobył 10, to myślę, że byłaby to taka pała mocna, nie do poprawy na takim egzaminie. No duże rozczarowanie. Ja wiedziałem, ja się spodziewałem tego, że te obietnice to są obietnice, które nie mają na celu być realizowane, tylko mają na celu wygrać wybory Koalicji Obywatelskiej. Stąd podczas exposé wziąłem te 100 konkretów, zaniosłem Donaldowi Tuskowi, żeby go sprowokować, żeby potwierdził już po wyborach, że chce je zrealizować. Podniósł to, wziął ode mnie i powiedział tak, to będzie realizowane. To będzie realizowane w 100 dni. Mamy tutaj informację, 100 konkretów w 100 dni. I niestety no jest to rozczarowujące. Można to podsumować w ten sposób, że Polacy borykają się z tym rządem 100 dni, bo sądzili, że będzie nowa jakość, sądzili, że wreszcie, bo do tej pory było tak, że te obietnice składane były niedotrzymywane, będzie inaczej. No, okazało się jak zwykle, jeśli chodzi o tę ekipę. Zobowiązania służą do wygrywania wyborów, a nie do ich realizowania. No, tak można to pokrótce skomentować. Panie pośle, a dzisiaj Donald Tusk, o którym pan wspominał, opublikował rano specjalny spot, w którym tłumaczy się z braku realizacji obietnic. Chciałbym go panu pokazać, bo może to pana usatysfakcjonuje i pan przyzna rację panu premierowi i zrozumie, dlaczego nie można było zrealizować tych obietnic. Posłuchajmy, co dzisiaj rano powiedział pan premier Donald Tusk. Kiedyś rządy dostawały 100 dni spokoju na dobry początek. My nie dostaliśmy. Wojna i wszystkie jej konsekwencje, w tym bałagan, jaki poprzednicy zafundowali naszym rolnikom, wetujący prezydent, chaotyczna i agresywna opozycja, broniąca wściekle swoich pieniędzy i bezkarności. Ale zobaczcie, rozliczenia ruszyły pełną parą. Telewizja jest znowu wasza. Prokuratura i sądy są wolne od partyjnych nakazów. No i czy pan teraz pogratuluje Donaldowi Tuskowi i powie, że to jest satysfakcjonujące wytłumaczenie, czy nie? No wiadomo, że jak ktoś się nie przygotuje na egzamin, to mówi, że nie miał czasu, materiału nie miał, przeszkadzał mu sąsiad, który hałasował, był przeziębiony i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wymówki można szukać. Wojna była, budżet był znany, opozycja w niczym nie przeszkodziła, prezydent niczego nie zawetował z tych rzeczy, które do realizacji były, z tych konkretów. Ale zapowiedział, jeżeli chodzi o pigułkę dzień po, że tutaj nie będzie jego zgody, więc tutaj możemy mówić o pierwszym wecie, zapowiedzianym przynajmniej. Proszę bardzo, a gdzie 99 pozostałych? Gdzie cała reszta? Gdzie kwota wolna od podatku? Czy ktoś zawetował kwotę wolną od podatku? My ją poprzemy, tylko niech się ten projekt pojawi w parlamencie. Gdzie bilety komunikacji z 0% VAT? Gdzie kredyt 0%? Gdzie VAT na żywność 0%? Gdzie kredyt dopłata do najmu 600 zł? Gdzie babciowe? I tak dalej, i tak dalej. To jest jedno wielkie oszustwo. Myślę, że duża grupa osób, wiecie, słyszałem takich opinii, nie moich. Muszę panu powiedzieć, że dziennikarze z Sejmu, że oni mają z tym problem, bo znajomi ich o to pytają i mówią jedno. Oni już więcej na wybory nie pójdą. I to jest straszne, że wiele osób była zachęcona i po raz pierwszy, nie z tego powodu, że uzyskała 18 rok życia, ale z tego powodu, że została zachęcona tymi konkretami, poszła na wybory. Czekała do drugiej w nocy, żeby zagłosować. Oni się tak zniechęcili, że w życiu nie chcą pójść dalej na wybory, bo wiedzą, że to jest po prostu oszustwo z punktu widzenia tej ekipy. No to przykre, bo ja bym wolał, żeby demokracja funkcjonowała tak. Wygrywa partia, realizuje swoje zobowiązania, wyborcy to oceniają. Tak było w naszym przypadku. I można wygrać, można przegrać. Ale jeżeli nie ma się zamiaru realizować tych zobowiązań, jeżeli chce się tylko oszukać, no to jest polityka, w której ja nie chciałbym uczestniczyć. A jednak jest pan w Prawie i Sprawiedliwości. Ja pamiętam pana premiera Morawieckiego, który mówił o tym, że będzie 1 000 000 aut elektrycznych, że będzie ileś tam set tysięcy mieszkań na wynajem. Różne też obietnice z państwa strony słyszeliśmy i one również nie zostały spełnione.
Wie pan, ale czym innym jest podejmować starania, wprowadzać przepisy, jedne, drugie i próbować to Rządy się zrealizować starają. i starać, a tutaj nie ma żadnych ustaw. Widział pan ustawę o kwocie wolnej od podatku? Ja byłem w ministerstwie wczoraj finansów. Nie ma nawet projektu, nie ma nawet przygotowań, nie ma analityki w Departamencie Makroekonomii. Nawet warianty nie są mierzone. Jak w Ministerstwie Rozwoju nie ma nic o dopłacie do wynajmu 600 zł. Miał być dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Nie ma takiego projektu i takiej pracy, bo gdyby ktoś powiedział, przygotowujemy i 100 dni nie zdążyliśmy, bo to i tamto, ale projekt będzie w Sejmie albo jest w Sejmie jeszcze nie przegłosowany, ale już go mamy, albo już są założenia, to ja też bym inaczej do tego podchodził, bardzo racjonalnie, bo ja rozumiem, Donald Tusk dowiedział się o wojnie 15 października, myśmy o niej wiedzieli wcześniej, ale nawet jeśli tak jest, to proszę bardzo, natomiast to są zobowiązania, których on nie chce w ogóle zrealizować, do nich w ogóle podchodzić. Zamiast dobrowolnego ZUS-u, mówi, że będą wakacje od ZUS-u. Proszę sobie wyobrazić sytuację. W 2024 roku ZUS został podwyższony o 1900 zł i on mówi, że prowadzi wakacje, które obniżą ten ZUS o 1600. Czyli w 2024 roku przedsiębiorcy zapłacą 300 zł więcej ZUS-u niż w 2023 roku. I to są obietnice, które naprawdę bolą wielu ludzi, bo ja bym wolał, żeby on spełnił te obietnice, nawet z niektórymi się nie zgadzam. Na przykład z kredytem 0% się o tyle nie zgadzam, że to jest zły pomysł. Natomiast jeżeli obiecał, to niech to zrealizuje, niech Polacy to ocenią. No na razie będziemy oceniać zapowiedzi pana premiera Tuska, bo ostatnio zapowiedział na konferencji prasowej, że pokaże niedługo, i to jest cytat, pazerność Zjednoczonej Prawicy za czasów państwa rządów. Czego pan się spodziewa po takich zapowiedziach? No wie pan, to jest tak właśnie, że jak przychodzi taki moment powiedzenia sprawdzam, czyli że coś mamy zrobić, się z tego rozliczyć, to on przynosi jakąś karteluszkę, tak u pana prezydenta mówi, o tutaj słyszałem o Pegasusie, o tutaj Obajtka nagrali, o tutaj wniosek o Glapińskiego złożymy. Prezydenckim, że mówi pan tak pogardliwie, karteluszka? Tak, wie pan, wziął taką pomiętą kartkę u prezydenta, wyjął i mówi, wie pan, tu ja tutaj mam coś, doczytałem się, jak ma jakieś zarzuty co do postępowania niezgodnego z prawem, to proszę bardzo przesłać do prokuratury, ale nie zajmować Polaków tym i nie odciągać ich od tego, że oczekują zrealizowania obietnic. To jest jego zadanie. Od rozliczania jest prokuratura i sądy. Jeżeli są takie rzeczy, wysyłać hurtowo i masowo. Niech sądy skazują pisowców, proszę bardzo. Natomiast on robi to po to, żeby tych obietnic nie realizować. I to jest ten problem. Bo ja nie mówię, jeżeli, proszę bardzo, znajdzie jakieś przestępcze działania, niech wskazują, niech wsadzają do więzień, niech każą finansowo, ale Polacy chcą przede wszystkim zrealizowania obietnic, które złożyli. To jest najważniejsze. No tam między innymi w tych 100 konkretach była obietnica legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży i no tutaj pojawiały się pierwsze zgrzyty w koalicji, dlatego pana chciałbym zapytać się, czy myśli pan, że ten rząd przetrwa do końca kadencji, skoro już na początku przy realizacji przynajmniej części konkretów no, mocno się pokłócili, mówiąc łagodnie? Ja uczciwie rzecz biorąc myślę, że przetrwa, dlatego że ta kłótnia będzie nas, może być zniesmaczać, będziemy to obserwowali, natomiast chęć trwania przy władzy, no teraz zakupili 300 samochodów. To wspaniałe gabinety spółki, to pan mówi? Gabinety, rady nadzorcze i tak dalej, bo miały być konkursy, oczywiście już ich nie ma, bo to było też oszustwo, więc ta władza będzie spajała, te profity będą spajały i będą trwali do pierwszego sprawdzenia wyborczego. I pierwszym sprawdzeniem wyborczym prawdopodobnie będzie tak, będzie koniec kadencji, więc ja sądzę, że oni przetrwają tę kadencję. Wybory samorządowe, to zobaczymy teraz, co Polacy uważają o tych rządach. To będzie taki pierwszy sprawdzenie. Tak, ale jeszcze jest za mało, jeszcze jest za krótko, żeby jakby powiedzieć coś takiego przesądzającego. Proszę pamiętać, że w psychologii jest coś takiego jak potwierdzanie własnego wyboru. Jeżeli ktoś zagłosował za Donaldem Tuskiem albo trzecią drogą, on przez jakiś okres będzie potwierdzał swój wybór. Nawet pomimo wpływających do niego informacji o złych rozstrzygnięciach, zaskakujących dla niego, on będzie próbował uzasadniać swoją decyzję 15 października. Ale przychodzi taki moment, że się to po prostu przelewa i wtedy mówi dość, zmieniam decyzję i się do tego przyznaję. Do tego potrzeba mniej więcej roku. Teraz pana bym chciał poprosić o taki jeden pozytywny aspekt tego rządu, bo wiem, że mogę spodziewać się od pana bardzo wiele słów krytyki wobec tego gabinetu, no ale może jednak jest coś, co w pana ocenie jest sukcesem tych 100 dni. Czy to jest pasmo porażek?
No wie pan co, no naprawdę ciężko mi znaleźć tego typu sprawę. Ja cieszyłem się trochę z rozwiązania z in vitro, natomiast okazuje się, że ten program ma tylko zapewnienie finansowania, on jeszcze nie działa i nie ma swoich konkretów, a byłem za tym rozwiązaniem, bo uważam, że to znam też takie pary, które no, dramatycznie oczekują takich rozwiązań, ponieważ nie stać ich na finansowanie prywatne in ja vitro. Ja pamiętam, jak pan premier Morawiecki nagle stał się zwolennikiem in vitro po wyborach i wszystkich tym zaskoczył. Tak, ale wie pan co, jest u nas bardzo duża grupa takich osób, które to popierają i ja jestem też głosowałem również za tym, ale chciałbym, żeby to zostało wdrożone i to, tak jak miałem przyznać szczerze, to jeden z niewielu rzeczy, które tutaj wsparłem swoim głosem. Panie pośle, teraz trochę chciałbym zmienić temat i zapytać o słowa Przemysława Czarnka, które dzisiaj rano padły w Radiu Z i zabrzmiały dość, no można powiedzieć, tajemniczo, ponieważ pan poseł mówił, dobrze rozmawia się z niektórymi politykami trzeciej drogi, to są serdeczne rozmowy z politykami PSL w województwie lubelskim, rozmawia się bardzo dobrze, tak jak się świetnie rozmawia z politykami Konfederacji. Czy państwo planujecie, nie wiem, jakiś przewrót? Chcecie wrócić do władzy i przekonujecie w rozmowach kuluarowych część koalicjantów Donalda Tuska? Wie pan, to jest tak, że nie wszyscy chcą w sposób otwarty firmować to, co robi Donald Tusk. Wszyscy wiedzą, że po pierwsze za to trzeba będzie ponieść odpowiedzialność, bo wiele rzeczy ma charakter prawnokarnych i zamachy czy na telewizję, czy na prokuraturę, czy na profesora Glapińskiego, to wszystko będzie przedmiotem odpowiedzialności. Nie każdy chce w tym uczestniczyć. Po drugie też widzi, że w tym układzie no, nie jest możliwe realizowanie tego, do czego zobowiązywał się na swoich spotkaniach wyborczych, bo proszę zwrócić uwagę na to, że... z tymi osobami rozmawiacie, tak? No i teraz one są skłonne rozmawiać o różnych wariantach, różnych rozwiązaniach, które ostatecznie zagwarantują, że to, co obiecali w wyborach, będzie realizowane, no bo ja rozumiem trudność sytuacji na przykład dzisiaj PSL-u. On obiecał dobrowolny ZUS. Czy każdy miał prawo wyboru, czy będzie płacił ten ZUS, czy nie? No i przychodzi do Donald Tusk i mówi, nie będzie tego, tylko będą wakacje. Czyli taki, można powiedzieć, półśrodek w tym zakresie. No więc oni są wpychani w rolę podmiotu, który nie zrealizował swojej obietnicy, tak? I wydaje mi się, że dla wielu jest to niekomfortowe i trudne z tego punktu widzenia. I oni się otwierają, oni rozmawiają. My jesteśmy też jakby ludźmi, mamy swoje znajomości, koleżeństwa i takie rozmowy się toczą. Ja też mam znajomych wśród polityków innych partii, czy Konfederacji właśnie, czy PSL. Ale jak duża to jest grupa, panie pośle? To jest grupa kilku osób, kilkunastu, kilkudziesięciu, z którymi państwo rozmawiacie? Jakby ja nie jestem w stanie określić też jakby, kto rozmawia z kim innym. Ja mam kilka takich osób, z którymi rozmawiam, ale muszę panu powiedzieć, że też z Lewicą, ja z panem Zandbergiem wielokrotnie rozmawiam i w wielu sprawach się naprawdę zgadzamy, jeśli chodzi o takie rozwiązania jak ten kredyt 0%, co do którego jesteśmy sceptyczni. Mówimy też o tej składce zdrowotnej, którą wczoraj minister Domański przedstawił, no to jest zupełny półśrodek, bo miała być przywrócona składka, jak poprzednio obowiązywała, to nie gwarantuje tego rozwiązania. Poza tym bardzo mocno szykanuje pracowników, to znaczy pracownik na etacie płaci więcej składki zdrowotnej niż przedsiębiorca. I to jest bardzo nieuczciwe wobec tego pracownika, który tak tyle samo zarabia, co pracownik, co przedsiębiorca na działalności gospodarczej. Więc tu my z wieloma sprawami się zgadzamy i te podziały tutaj troszeczkę inaczej przechodzą niż partie polityczne. Panie natomiast proszę, na koniec. Mało mi wymienić osób, które z Platformy Obywatelskiej byłyby w czymś zbieżne tutaj z naszymi poglądami. Panie pośle, czyli na koniec, czy państwo próbujecie przekonywać koalicjantów Donalda Tuska i innych polityków zasiadających obecnie w parlamencie, żeby ostatecznie wrócić do władzy, przejąć władzę i zbudować nową większość parlamentarną? Nie, to nie są tego typu rozmowy. To jest rzecz taka, że ci politycy, oni dzisiaj się rozglądają i trochę nie chcą sfirmować tego, co się dzieje i oni z nami rozmawiają, natomiast te rozmowy nie są na tyle konkretne, żeby dzisiaj powiedzieć, że oni do nas przychodzą, czy tworzymy nową większość. To są niezobowiązujące na ten moment rozmowy, ale one są. Wielu polityków na tak zwanym OFie pokazuje niesmak i brak aprobaty dla tych działań, które dzisiaj się dzieją i oni nie chcieliby po prostu tego firmować, nie chcieliby być twarzą tego, co się dzisiaj dzieje. Jak ktoś daje egzamin na 10%, to oni nie chcą być twarzą takiego egzaminu.
Panie pośle, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Z nami był pan poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.